Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, na początku tego programu pan tak dość może nawet lekkomyślnie zgodził się założyć z moim kolegą z PSL-u o 500 zł, że nie zrealizujecie jakichś tam obietnic. Argumentując to, że ma pan dwoje dzieci, więc jest to 500 zł plus. I teraz, teraz ja mam takie wrażenie, że trochę sytuacja wygląda tak, że robicie sobie co chcecie, podnosicie podatki, robicie budżet z deficytem, robicie wielkie zamieszanie, ale wy narodzie siedźcie cicho, macie 500 zł plus, mieszkanie plus, macie teraz jakieś 4 tysiące z ustawy pisanej na kolanie w ciągu paru dni. Panie pośle, ja bym chciał właściwie powtórzyć pytanie, które tu padało kilka razy, tylko trochę innymi słowami. Czy jako koliberowi, byłemu członku, członkowi UPR-u, zwyczajnie nie jest panu wstyd za ten rząd i za to, co robi PiS? Gdyby było mi wstyd, to bym się wypisał z PiS. Natomiast jeszcze raz powtórzę, PiS jest partią szeroką i nie jest partią ideologiczną. Środowisko konserwatywno-liberalne, tak jak się je przyjęło nazywać w tym środowisku myślę, że ten składnik liberalny może tu być mylący dla ogółu społeczeństwa w Polsce, bo liberalizm to się kojarzy chociażby z nowoczesną albo z wczesną platformą obywatelską, to raczej z tymi informacjami nie ma to nic wspólnego. Uważam, że powinien być jednym z nurtów w szerokim obozie prawicy i co więcej, będąc nurtem jednak w skali społecznej w Polsce dosyć wąskim, no nie mającym jakiegoś szerokiego poparcia, tylko w ten sposób może uzyskać jakiś realny wpływ na rządy, na władze. Jeżeli pan mówi i ma Pan rację, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało w większości postulatów UPR-u czy Janusza Korwin-Mikke, no bo to od tego jest Prawo i Sprawiedliwość, żeby realizować postulaty Prawa i Sprawiedliwości, a nie właśnie chociażby Janusza Korwin-Mikke. No to jednak jeżeli tego rodzaju środowiska chciałyby jakiś wpływ adekwatny do swojego znaczenia pozyskać na rzeczywistość, to muszą stać się częścią dużej partii polskiej prawicy. I to jest odpowiedź chyba na pana pytanie. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie, my, nie jest mi wstyd, bo nie ma się czego wstydzić. Ja zapisywałem się do PiSu, wiedząc, że jest to partia przede wszystkim patriotyczna, konserwatywna, dbająca o polski interes, a w gospodarce podejmująca decyzje bazujące na pragmatyce. Na tym, czy dana konkretne rozwiązanie w konkretnej sytuacji, obecnie w Polsce, nie według tej czy innej teorii, to jest zmiana na lepsze czy na gorsze. Jestem w stanie tych decyzji bronić, poza tą nieszczęsną akcyzą na samochody, tylko że to jest decyzja, która nie jest podjęta.